Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Fara, a także telewidzów Fara TV. Jesteśmy na Zaporze, na Solinie. Tutaj bardzo dużo dzisiaj ludzi, którzy przyjechali, aby odpocząć tutaj w pięknych Bieszczadach. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie od Radia Fara. Tych wszystkich, którzy teraz nas słyszą, cieszymy się, że wspólnie razem możemy tutaj przebywać. A moim pierwszym gościem podczas dzisiejszego wejścia jest w tym momencie ksiądz Maciej Flader, redaktor tygodnika katolickiego Niedziela. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże Macieju, ewangelizacja Bieszczadów to już pewna tradycja. Powiedziałbym, że więcej niż tradycja, to jest już takie wydarzenie, które na stałe wpisało się w taki usus duszpasterski archidiecezji przemyskiej. To znaczy nie ma roku duszpasterskiego bez ewangelizacji Bieszczadów. I jeżeli nawet coś się dzieje, jeżeli nawet są inne wydarzenia albo są właśnie jakieś takie okoliczności, to mimo to my jesteśmy zawsze na tamie, żeby tutaj głosić dobrą nowinę. Głoszenie dobrej nowiny tutaj na tamie to oczywiście wielkie zadanie. Jak to wygląda? To wygląda w ten sposób, jak niektórzy telewidzowie mogą teraz zobaczyć, że jest kilka takich stref tam na początku. Ci, którzy idą właśnie obok tej strefy ciemnej, widzą, że grzech, że to wszystko, co od złego pochodzi, niszczy człowieka, ale my nie jesteśmy na przegranej pozycji, bo jest Chrystus, który w swoim krzyżu to wszystko zniszczył, to wszystko zniweczył i mocą sakramentów my z tego wszystkiego możemy korzystać. I tutaj blisko nas jest zaraz strefa tańca, być może nawet widzimy to. Tutaj pokazujemy, że ta radość Chrystusa jest w nas i to się w tańcu najbardziej uwidacznia. A tam dalej jest także strefa dla rodziny, żeby całe rodziny mogły trochę odpocząć, troszeczkę się pobawić, a także żeby mogły porozmawiać o Chrystusie, o tym, jak Ewangelia realizuje się w ich życiu. To w takim telegraficznym skrócie. Oczywiście ci, którzy są z nami na tamie, to wszystko mogą zobaczyć, mogą przejść przez te poszczególne strefy. I to jest właśnie takie działanie ewangelizacyjne tutaj właśnie na Jeziorze Solińskim. Moi drodzy, ale na samym początku jest pewna ramka. Można tam stanąć, zrobić zdjęcie, to zdjęcie za darmo? Proszę sobie wyobrazić, że zupełnie za darmo i co więcej, jak sobie zrobimy zdjęcie, to zobaczymy, jak wygląda prawdziwy Boży cud. To taka zagadka, może mała, trzeba tam podejść na początek, w połowie tamy, zobaczyć na tą ramkę, zrobić sobie zdjęcie i wtedy tutaj odebrać, zobaczyć, jak wygląda Boży cud. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że Pan Bóg stworzył nas jako takie Boże cuda. I to jest w ogóle największy cud świata, że On z miłości do nas tak właśnie nas postrzega, jakie takie Boże cuda. Księże Macieju, czyli to była ta najlepsza wiadomość tego dnia? Najlepsza wiadomość to jest taka, że Pan Bóg mnie kocha. I to jest jakby jeszcze uzupełnienie tego Bożego cudu, że Pan Bóg się o mnie upomina. Nawet tutaj na tamie, gdzie może czasami ktoś przyjeżdża, żeby zapomnieć o tym wszystkim, Pan Bóg się o mnie upomina i woła, że ja tutaj jestem. Ja o Tobie nie zapomniałem. Ja przypominam Ci, że ja o Ciebie walczę każdego dnia. Ja o Ciebie walczę cały czas i jestem tutaj, żeby Ci pokazać, że jestem miłosiernym Ojcem. Księże Macieju, bardzo serdecznie dziękuję za tę krótką rozmowę, za to przedstawienie, co tutaj się dzieje. Bo moi drodzy, jeżeli ktoś jedzie w Bieszczady, dzisiaj będzie nad Soliną, to do godziny 15 jesteśmy tutaj. O 15 wspólna modlitwa, koronko do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy, możemy być razem także poprzez transmisję telewizyjną Fara TV. Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, bądźcie z nami, a w tym momencie przechodzimy już do strefy tańca. Tam jest obecny Piotr, oddajemy Ci głos. Halo Andrzeju, halo stadion, pozdrawiamy gorąco absolutnie wszystkich. Bieszczady dla Jezusa 2021, moi drodzy. Przypominamy dzisiaj, ogłaszamy najważniejszą wiadomość całego waszego życia. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. Pozdrawiamy wszystkie rodziny, pozdrawiamy młodych, pozdrawiamy starszych. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście. Rozglądamy się dookoła, moi drodzy. Cóż to za architekt coś takiego stworzył? Patrzcie na to jezioro, patrzcie na te wzgórza, patrzcie na te lasy, patrzcie na to niebo, moi drodzy. Dokładnie tak, ale słuchajcie, to wszystko to jest pryszcz. Tak naprawdę najważniejszym jego dziełem jesteś ty, bracie i siostro.
Pan Bóg bardzo Cię kocha i tęskni za relacją z Tobą. Bóg jest miłością i miłosierdziem samym i bardzo Cię chce. Przypominamy, moi drodzy, rozglądamy się po naszej strefie. Przypominamy, pierwsza strefa, gdy wstępujemy na damę. Tak jak w naszym życiu, przynajmniej tak było w moim, moi drodzy, masa grzechów. Tam napotykamy te głazy, dla których jest wypisana chciwość, nieczystość, zazdrość, pycha. Napotykamy te wszystkie rzeczy. Tak w życiu każdego z nas kiedyś było, prawda? I gdy wędrujemy dalej, moi drodzy, nagle napotykamy na naszej drodze krzyż. I moi drodzy, pod nim zerwane łańcuchy, pęknięte tablice, moi drodzy. Wszystko to pokonał Pan Jezus, pokonał śmierć, moi drodzy, po to, abyśmy mieli życie wieczne, abyśmy mieli życie w obfitości. I druga część tamy, moi drodzy, strefa uwielbienia. Tutaj widzicie tancerze, którzy tańczą, ale uwaga, to nie jest zwykły taniec, ponieważ oni podczas tego tańca modlą się za nas wszystkich. Naprawdę, upraszają wiele, wiele łask. A propos, jeśli chodzi o łaski, moi drodzy, to my tutaj to tylko jesteśmy nędznymi narzędziami, tak? Naprawdę to wszystko jest upraszane, bo w tym momencie w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości adorują Pana Jezusa i proszą: Panie Jezu, my jesteśmy tu, dawaj łaski na tamę, aby ludzie odkurzali swoją relację z Tobą. Panie, pociągnij ich do siebie teraz, szybko, natychmiast, prosimy Cię o to. I moi drodzy, liczymy na to, że Duch Święty tutaj naprawdę dzisiaj będzie robił piękne rzeczy, także zachęcamy i namawiamy. Można teraz spojrzeć w niebo i powiedzieć: Panie, chcę Ciebie więcej. I naprawdę, jeśli tak zawołasz, Bóg tak robi, tak czyni, że dostaniesz Go więcej. Pozdrawiamy rodzinę tutaj z dzieckiem, które przychodzą. Piękni jesteście. Wiecie, co mawiał święty Jan Paweł II? Bóg nieustannie wierzy w rodzinę i was wierzy, moi drodzy. Pamiętam kiedyś, gdy przyszedł znajomy i opowiadał, gdy trafił do fajnego kapłana i padło pytanie takie, mówi tak: Przysiędza, moja żona mnie nie rozumie, tak? I narzeka. I ksiądz mówi do niego tak: chcesz, aby się zmieniła? A on mówi: no nareszcie Duch Święty stopił na księdza. Mówi: tak, chcę, żeby się zmieniła. A ksiądz: to zacznij od siebie, chłopie. I wtedy zaczęło się dziać. On zaczął się zmieniać. O, patrzcie, słuchajcie, jak przelatuje nad nami, moi drodzy, tutaj łabędź. Pozdrawiamy Cię, bracie łabędziu. Ale Pan Bóg nas dzisiaj kocha, słuchajcie. Lato, góry, jezioro, jest przepięknie, przypominamy. Jesteśmy do godziny 15 i już łączymy się z Łukaszem. Halo Łukaszu, kolejni goście, moi drodzy, wpadajcie na Solinę, czekamy na was, moi drodzy, jesteśmy dzisiaj do godziny 15, a jutro w niedzielę piękny spektakl teatralnych. Halo Łukasz! Dziękuję Piotrze, dziękuję za ten głos, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Fara, telewizów Fara TV i wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez media społecznościowe. Kanał Radio Fara na YouTubie, profil Facebook Radio Fara, oczywiście tam Państwo możecie nas oglądać, słyszeć, a przy radiowym mikrofonie i telewizyjnym już teraz witam Natalię Rutkowską, ewangelizatora. Dzień dobry, szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie. Wczoraj miałaś udział brać, miałaś okazję brać udział w siatce. To jest taka akcja ewangelizacyjna tutaj na Zaporze. Jak to się odbywa? O co tutaj chodzi? Chodzimy sobie tutaj w parach i staramy się zaczepiać tych Państwa wszystkich kolorowych, którzy tutaj są na swoich odpoczynkach, w czasach. I chcemy, spotykając ich i oczywiście wychodząc od takiej normalnej rozmowy, też troszeczkę powiedzieć, dlaczego tu jesteśmy, skąd całe to zamieszanie. Chcemy powiedzieć o tym, że kochamy Pana Jezusa i robimy to wszystko dla Niego, żeby On był uwielbiony w tym wszystkim, w całej tej radości, w całym tym zamieszaniu. Ale my, drodzy Państwo, nie bez przyczyny stoimy akurat w tym miejscu, bo tutaj za nami poszczególne strefy, które już były wczoraj troszkę omówione u nas na antenie i w mediach społecznościowych, ale przypomnijmy, co to za strefy tutaj się znajdują w ramach wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów. No mamy tutaj fantastyczne miejsce, sklepik, w którym możemy sprzedawać różne rzeczy związane z naszą akcją ewangelizacyjną. Są to przeróżne gadżety ewangelizacyjne. I skąd jakby ten pomysł? Chcemy, aby te codzienne rzeczy typu breloczek, typu kubek, mówiły też o Panu Bogu, przypominały. Mamy tutaj książki z duchowości katolickiej. Jest tu bardzo dużo interesujących rzeczy. Można wziąć sobie różaniec na rękę, który w codzienności będzie nam przypominał o Panu Bogu.
i dlatego też zachęcamy wszystkich, którzy tutaj przychodzą, aby wstąpili i wzięli coś dla siebie, aby ten Pan Bóg był także z nami podczas wakacji, podczas odpoczynku. A z tyłu jeszcze strefa dla rodziny, to Państwo mogą tutaj przyjść, jeśli jesteście akurat na Zaporze, na Jeziorze Solińskim, to tym bardziej zapraszamy, zachęcamy. Jeśli łączycie się z nami tutaj poprzez media społecznościowe, czy poprzez antenę Radia Fara, to jest nam niezmiernie miło, bądźcie z nami. Ja jeszcze chciałem zapytać o to, jak wygląda przygotowanie ewangelizatora. Bardzo krótko, bo tutaj mamy pewien finał, pewien wycinek już ostateczny, taki ostatnia prosta, ale to wymagało przygotowania. No, akcja trwa już 25 lat, więc myślę, że doświadczenie mamy spore. Na pewno jeśli chodzi o osobiste przygotowanie, to bardzo ważne są rekolekcje, które się odbywają w ciągu roku i nasza osobista modlitwa, formacja po to, aby uczynić serce gotowym do tego, by posługiwać i być dla innych ludzi. A to, co się tutaj dzieje, to jest wysiłek bardzo wielu osób i też połączenie takich przeróżnych talentów naszych wspólnych, bo tylko dzięki temu, że każdy z nas może się dzielić tym, co w nim jest najlepsze, mogą się dziać tak wspaniałe rzeczy. I tych wspaniałych rzeczy chcemy, żebyście Państwo doświadczyli. Tutaj na Zaporze, na Jeziorze Solińskim można skorzystać z tej pięknej wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów. Centrum ratunkowe tuż przy widoku na cały ten zalew, tym bardziej zawierzamy wszystko Panu Jezusowi. Bardzo serdecznie dziękuję, Natalio, za to, że mogliśmy tutaj wspólnie porozmawiać. To już można powiedzieć taka tradycja, bo rok temu też mieliśmy okazję się tutaj spotkać. Tak jest. Oczywiście zapraszamy wszystkich na nasze media społecznościowe, Bieszczady dla Jezusa. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie. Obserwujcie nas i oczywiście łapka dla ewangelizatora. Łapka dla ewangelizatora, udostępniajcie, subskrybujcie, mówcie swoim znajomym. Oczywiście pozdrawiamy tych wszystkich, którzy przechadzają się akurat tam na Solinie. Miło nam, że jesteście tutaj. Pozdrawiam Was Radio Fara, rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej i nasza telewizja internetowa Fara TV. Bardzo serdecznie zapraszam jeszcze raz wszystkich drogich radiosłuchaczy, internautów, telewidzów do tego, aby łączyć się z nami. Kolejne wejścia na żywo tutaj z Soliny o godzinie 13, 14, a o 15 wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. I nie zapomnijcie, łapka dla ewangelizatora. Pozdrawiamy i oddajemy głos do studia Radia Fara w Przemyślu. Dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco Radio Fara i telewizję Twara. Moi drodzy, najważniejszy ratownik w naszym życiu, wystarczy, że zawołamy do niego. Jest tutaj za mną i chce wyciąga do ciebie rękę. To oczywiście Pan Jezus, moi drodzy, ten, który umarł za mój i za twój grzech, dzięki któremu możemy mieć życie w obfitości. Zachęcamy, namawiamy do tego, zachęcamy do, moi drodzy, rozmów duchowych. Są kapłani, są ewangelizatorzy. Częstujemy Słowem Bożym. Zachęcamy bardzo, bardzo gorąco do aktywności. Pozdrawiamy Terenię, która teraz wędruje chyba z pysznymi kawami. Cieszymy się bardzo, bardzo gorąco. Moi drodzy, ja zapraszam...